Bakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na piłkarskie emocje w Premier League. Spośród spotkań Chelsea z Arsenalem na długo w pamięci pozostanie mecz z marca 2014 roku, kiedy Chelsea pokonała Arsenal aż 6-0. Wojtek Szczęsny na pewno wolałby pamiętać takie mecze, w których nie puszczał bramek. Albo przynajmniej obfitujące w bramki, ale takie, które wygrywał Arsenal. Tak jak z Chelsea w 2011 roku, kiedy kanonierzy wygrali 5-3. Stamford Bridge swego czasu długo był przebudowywany. Ostatnią trybuną na Stamford Bridge, która przeszła przebudowę, była West Stand. Otwarto ją po modernizacji 19 września 2001 roku. Po przyjściu do Arsenalu w 1996 roku Arsène Wenger wprowadził zupełnie nowe porządki. Zaproponował nową filozofię gry i ściągnął armię za ciężar. Do dziś mówi się o rewolucji francuskiej, którą wtedy zaaplikował Arsenalowi. Tym bardziej, że często sprowadzał zawodników z Francji, którzy w dodatku nie znali angielskiego i rozmawiali ze sobą po francusku. William, Branislav Ivanovic. No, może być groźnie. Cesc Fabregas podaje niecelnie, strata piłki. Özil. Świetne, prostopadłe podanie. No, strzela! Ależ popis bramkarskich umiejętności! Fantastycznie! Jest dośrodkowanie. Brawo! Skuteczna interwencja bramkarza. Ivanovic. Brawo! Świetnie teraz uniknął tego wejścia. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. No, z tego miejsca można strzelać. Matić. Ale znakomicie Diego Costa. Oj no, minimalnie niecelnie. Blisko już do bramki. Dośrodkowanie. Courtois ładnie piąstkuje. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. William. No już blisko pole karne. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Ramsey. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. A teraz Cahill. Przeciwnik Arsenalu prezentuje się równie mocno co klub z The Emirates. Oba zespoły to najwyższy światowy poziom. Diego Costa. No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Chelsea naciera. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. I piłka w rękach bramkarza.
Fabregas. Blisko pole karne. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Robi się niebezpiecznie. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ten strzał od Giroud. Jest bramka! Prowadzą, brawo! Arsenal zejdzie na przerwę w dobrych nastrojach. Strzelona przed przerwą bramka zawsze poprawia humor, no przynajmniej na 15 minut. Zobaczymy, jak wpłynie to na plan taktyczny trenera. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Już blisko pola karnego. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by... Diego Costa! Świetnie, brawa dla bramkarza. Niestety! Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat. Pora wracać na Stamford Bridge, gdzie rozpoczyna się właśnie druga połowa spotkania. Saka. Diego Costa. Zdążył w ostatniej chwili. Blisko pole karne, może strzelać. Uderza. Niestety, to był strzał do własnej bramki. Gol samobójczy. Co za pech. Posłał piłkę wprost do swojej bramki. Koledzy go pocieszają. Musi się wziąć w garść i grać swoje. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Santi Cazorla. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Dobra okazja. Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Ramsey. Saka. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Uderzenie w stronę bramki. I będziemy mieli dośrodkowanie z rzutu rożnego Arsenalu. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Będziemy mieli rzut z autu. Arsenal napiera na przeciwnika. Giroud! Nieudany strzał, ale szuka kolejnego trafienia. No, rzadko jest tak, że co strzał to gol, ale dobrze, że próbuje. W końcu coś wpadł. Hazard. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmianę. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Trener kanonierów dokonuje zmiany. Fabregas! Piłkarze Chelsea wywalczyli rzut rożny. Gary Cahill. Diego Costa. Ramsey. Ostatnie 20 minut meczu przed nami.
No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno oba zespoły, to jest naprawdę mecz walki. Dobra wrzutka. Giroud! Udana interwencja bramkarza po strzale głową. Spisał się na medal, obronił to niełatwe uderzenie. Próbują ataku bokiem boiska. No, już blisko pole karne. Diego Costa! Jest, jest gol, tak! Fantastycznie się zachowali! Remis jest już historią! Oglądamy powtórkę tego gola. Pięknie uderzył w samiusieńki róg bramki. Arsenal wznawia grę i musi szukać wyrównania. Saka. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Matić. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Diego Costa. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Atak Chelsea. Diego Costa! Ależ wspaniale! Przejęli piłkę, popatrzmy. Za moment wznowią rzutem z autu. Giroud. Wilshere. Blisko pole karne. Jest szansa. Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Normalnie powinien zamienić to na bramkę. Brakuje mu jeszcze chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem, a na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. Atakuje teraz Chelsea. Może zdecydować się na strzał. Koniec spotkania.